Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Aleksandra Kawala-Sterniuk. Jestem adiunktem na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Zapraszam Państwa na mój wykład zatytułowany Interfejsy mózg-komputer. Czym są interfejsy mózg-komputer? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, zastanówmy się nad drugim członem nazwy mózg. Tutaj mamy taki uproszczony schemat mózgu. Strona lewa, strona prawa. Lewa odpowiada za mowę, czytanie, pisanie, logiczne myślenie, liczenie, dostrzeganie pewnych szczegółów. Natomiast prawa strona jest bardziej odpowiedzialna za takie kreatywne działanie, jak właśnie kreatywność, wyobraźnia, intuicja, szalone pomysły, taniec, muzyka, zmysł plastyczny, gust. I te dwie połówki w jakiś sposób się, można powiedzieć, że uzupełniają i pozwalają nam być takimi, jakimi właśnie jesteśmy. Mózg jest również naszym takim centrum dowodzenia. Składa się z ogromnej ilości neuronów, ponieważ czym on się zajmuje? On odbiera, przetwarza i generuje różne bodźce. Tutaj w prawym dolnym rogu widzimy taki uproszczony schemat neuronu. Interfejs mózg-komputer to jest taki bezpośredni interfejs neuronowy. Można to też nazwać inaczej interfejsem mózg-maszyna. Jest to bezpośrednia ścieżka komunikacyjna między mózgiem ludzkim najczęściej, a urządzeniem zewnętrznym, dowolnym urządzeniem, czy to jest komputer, czy to jest maszyna, czy to jest na przykład jakiś robot. Po prawej widzimy pana, który się nazywał Matt Nagle i był pierwszą osobą, której wszczepiono elektrody na powierzchni mózgu i który dzięki temu mógł sterować urządzeniami zewnętrznymi. Jak to wyglądało? Managel został ugodzony nożem podczas bójki i został sparaliżowany od szyi w dół. Nie mógł praktycznie poruszać ani rękoma, ani nogami. W efekcie dzięki zastosowaniu u niego przez firmę CyberKinetics, właśnie tak zwanego inwazyjnego interfejsu mózg-komputer, o którym sobie powiemy, był w stanie grać w prostą grę Pong, zadzwonić do swoich przyjaciół za pomocą właśnie sygnałów mózgowych, czy włączyć, wyłączyć światło, przełączyć kanał w telewizji. Dla nas to są takie proste, trywialne rzeczy, na które w życiu codziennym zwracamy niewielką uwagę, ale kiedy nie jesteśmy w stanie wykonać właśnie najprostszych ruchów, to właśnie mogą stanowić dla nas ogromną przeszkodę i uniemożliwić nam jakieś funkcjonowanie. Myślę, że interfejsy mózg-komputer Mattowi Naglowi jako pierwszemu ludzkiemu pacjentowi podniosły znacząco standard życia. Interfejs mózg-komputer, inaczej w skrócie będziemy mówić BCI od angielskiego słowa Brain Computer Interfaces, to szybko rozwijająca się nowa technologia. Nowa, powiedzmy, że badania zostały zapoczątkowane w latach 70. XX wieku, ale jest to technologia, w ramach której naukowcy dążą do zbudowania bezpośredniego kanału między ludzkim mózgiem i właśnie wspomnianym komputerem. Interfejsy te to także współpraca, w ramach której mózg przyjmuje i kontroluje urządzenie mechaniczne jako naturalną część swojego ciała. Pomija tą całą ścieżkę mięśniową, która na przykład może być uszkodzona w wyniku wypadku czy sparaliżowana i pozwala sterować czymś tak, jakby to była właśnie część tego ciała. One są zaprojektowane również w celu przywracania funkcji sensorycznych, przekazywania informacji sensorycznych do mózgu lub stymulowania mózgu poprzez sztucznie generowane sygnały elektryczne. Jak już wspomniałam, badania nad BCI rozpoczęto w latach 70. XX wieku na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles w ramach grantu National Science Foundation. To jest taka fundacja przypominająca naszą Narodowe Centrum Nauki w Polsce. Tutaj na obrazku widać właśnie jakieś właśnie EEG szczepkami i przykładowe nagrania, ale to też będziemy sobie za chwilkę pokazywać. Do czego mogą służyć interfejsy mózg-komputer? No, mogą służyć do sterowania robotem, do sterowania za pomocą myśli neuroprotezą, do pisania, do komunikacji między użytkownikami, czy do kierowania pojazdami typu na przykład wózek inwalidzki. Zastosowań jest naprawdę coraz więcej, systemy są coraz bardziej ulepszane, pomimo tego, że niestety nadal nie są one jakby w codziennym użyciu, co oznacza, że nie są jeszcze łatwo dostępne. Badania trwają, miliony naukowców albo setki tysięcy na świecie zajmują się tą dziedziną, żeby stworzyć te algorytmy, te metody rozpoznawania tych sygnałów mózgowych jak najbardziej wydajnymi. I jak to działa? Mamy jakiś sygnał, musimy go pobrać. Potem jest przetwarzanie wstępne, ekstrakcja cech, czyli wybieramy to, co nam się może wydać ciekawe w tych sygnałach mózgowych.
wybieramy, podajemy jakieś klasyfikacje przetwarzaniu i interfejs użytkownika, który daje jakby sprzężenie zwrotne, ten neurofeedback do użytkownika. No i sterowanie urządzeniami. Systemy BCI, czyli ten mózg-komputer, możemy podzielić na inwazyjne, nieinwazyjne i częściowo inwazyjne. Częściowo inwazyjne to oznacza, to są takie systemy, gdzie elektrody nie są umieszczone głęboko w tkance mózgowej jak w systemach inwazyjnych, ale na powierzchni. Moim zdaniem, dlatego dałam taką przerywaną strzałkę pomiędzy nimi, one również zaliczają się do grupy systemów inwazyjnych, dlatego że mimo wszystko wymagana jest interwencja chirurga. Systemy inwazyjne wyglądają tak. Tutaj jest mózg małpy z siatką elektrod wszczepioną. Wygląda drastycznie, wygląda boleśnie. Pragnę jednak powiedzieć, że mózg sam w sobie nie generuje bólu, więc teoretycznie nie jest to bolesny zabieg, oczywiście wykonywany również w znieczuleniu ogólnym. Jak to działa? Elektrody wszczepione w istotę szarą, sygnały mają najwyższą jakość ze wszystkich dostępnych, używanych do interfejsów PCI. Niestety tworzy się tkanka bliznowa, ta tkanka może obumierać, ponieważ jednak są elektrody, ciało obce. Chodzi o to, że można używać tego do naprawy uszkodzonego wzroku czy zapewnienia nowej funkcjonalności osobom sparaliżowanym. Jest to taki też sztuczny system widzenia. Tutaj widać w prawym dolnym rogu właśnie mata nagla, a po lewej ten system, który on miał zawsze do siebie przyczepiony. Elektrody, które miał, to były malutkie, proszę zobaczyć, parę milimetrów. I one były u niego, ona była wszczepiona na czubku głowy. Mat nagle, jak już wspomniałam wcześniej, dzięki temu mógł jeździć wózkiem inwalidzkim, grać w prostą grę, komunikować się z otoczeniem. To naprawdę podniosło jego jakość życia. Niestety osoby, które mają choćby częściowo odsłonięty, może tak powiem kolokwialnie, mózg, mają też obniżoną odporność. Mat nagle zmarł z powodu sepsy. Jego organizm nie wytrzymał infekcji. Wiadomo, że jeżeli się coś dzieje z układem nerwowym, to wpływa to na nasz cały organizm i naszą całą odporność. Tutaj są pokazane przykładowe takie elektrody inwazyjne z kolcami i się montuje po prostu do mózgu. Są one niewielkie. To jest jedno z pierwszych doświadczeń, które było prezentowane przez Uniwersytet w Pittsburghu. To była małpka, która sterowała sztuczną kończyną przy pomocy BCI. Małpa, oczywiście musimy pamiętać, nadal miała dwie kończyny. Wszczepiono jej elektrody i dano trzecią kończynę. No, troszkę takie niekomfortowe zapewne dla zwierzątka było także to, że miał związane swoje dwie ręce tak, żeby nauczyć operować się tą trzecią. Małpa po bardzo krótkim treningu była w stanie jeść za pomocą tej trzeciej sztucznej, robotycznej kończyny. Posługiwała się nią tak samo, jakby to była jej po prostu trzecia ręka, w sposób naturalny. Pierwsza bioniczna ręka to był eksperyment z Uniwersytetu Johna Hopkinsa, bardzo znanej uczelni. Dwie bioniczne ręki dla pana, który się nazywał Leslie Bow, i 40 lat przed tą wszczepieniem, czy może zamocowaniem tych bionicznych rąk, stracił je w wyniku pożaru. Tutaj widzimy, że miał ręce sterowane myślami, mógł sobie wkładać i jeść. Dla osoby pozbawionej kończyn górnych było to naprawdę niezwykłe doświadczenie, móc znowu odzyskać pewną właśnie swoją niezależność. Tutaj Uniwersytet Browna, miałam ogromne szczęście poznać kilkoro naukowców, którzy właśnie brali udział w tym przedsięwzięciu. Opublikowali również swoje wyniki w tak prestiżowym czasopiśmie, jakim jest Nature. Mamy panią, która się nazywa Katie Hutchinson. Pani Katie Hutchinson jest osobą sparaliżowaną i dzięki interfejsom mózg-komputer, oczywiście również inwazyjnym, widzimy tutaj elektrody przymocowane na czubku jej głowy, była w stanie pierwszy raz od 15 lat samodzielnie się napić. Wyraz jej twarzy na większości zdjęć to jest po prostu pełne zadowolenie. Interfejsy mózg-komputer może nie w jakimś ogromnym stopniu zmieniły jej życie, ale dały też jej jakąś taką niezależność, że mogła właśnie się napić, sama zjeść, przyłączyć kanał w telewizorze, komunikować się z otoczeniem inaczej niż tylko mówiąc. Te częściowo inwazyjne interfejsy to są właśnie wszczepienia czaszka na powierzchni skóry głowy, tak, to znaczy nie przepraszam mózgu, ale tak pod czaszką. Jest trochę mniejsze ryzyko tworzenia się blizn mózgu, ponieważ no, elektrody są mocowane troszkę płciej. A jakość sygnału jest taka między inwazyjnymi a nieinwazyjnymi. Sygnał musi przejść przez pewne warstwy. Nie jest on od razu na takiej gołej powierzchni mózgu, tak mocno wszczepiony głęboko. Jest dość silny. Nieinwazyjne no, mają słabą rozdzielność sygnału. Są wzmacniane implanty mięśniowe, przywracają częściowo zdolności motoryczne. To są głównie interfejsy oparte o elektroencefalografię,
którym ja się między innymi zajmuję, magnetoencefalografię, rezonans magnetyczny. Dlatego chciałabym też krótko powiedzieć coś na temat historii i EEG, ponieważ interfejsy mózg-komputer, którymi zajmujemy się razem z moim zespołem badawczym, opierają się właśnie na elektroencefalografii. Richard Catton w 1875 roku opublikował w British Medical Journal wyniki badań dotyczące zjawisk elektrycznych w odsłoniętych półkulach mózgowych królików i małp. Musimy wziąć pod uwagę, że jedne z pierwszych badań po prostu były przeprowadzone na zwierzętach. W 1890 roku Adolf Beck, pomimo niemiecko brzmiącego imienia i nazwiska, był to polski naukowiec, opublikował wyniki spontanicznej aktywności elektrycznej i rytmicznych oscylacji w odpowiedzi na światło, czyli jakiś bodziec zewnętrzny, w mózgach królików i psów. Rok 1912 to Władimir Władimirowicz Potawicz-Niemiński, rosyjski badacz, opublikował pierwsze badanie EEG na zwierzętach i opisujące potencjał wywołany w mózgu ssaków. A w roku 1914 na Opeleon Cybulski i Jeleńska Macieszyna sfotografowali zapis EEG napadów wywołanych eksperymentalnie. Ojcem EEG był jednak niemiecki uczony Hans Berger, który w 1929 roku stworzył elektroencefalografię jako taką i zrobił pierwsze badania na ludziach. Pierwszą osobą, którą przebadał, był jego 10-letni syn. I on stworzył taką graficzną reprezentację różnicy napięcia pomiędzy dwoma różnymi lokalizacjami mózgu wykreślonymi w czasie. Jako pierwszy opisał ludzkie rytmy alfa i beta, które w sumie są takimi najłatwiejszymi do zauważenia i najpopularniejszymi rytmami obrazującymi częstotliwość fal mózgowych. Tutaj go widać, siedzi w swoim laboratorium. To jest przykładowe takie nagranie EEG już współczesne, oznaczone literkami FTC. Liczby parzyste dotyczą prawej półkuli, liczby nieparzyste w oznaczeniach elektrod dotyczą lewej półkuli. F to jest pas przedni, czyli frontalny, T skroniowy i C centralny. Pas centralny tak naprawdę, jeśli chodzi o anatomiczny punkt widzenia, nie istnieje, ale używamy opisów C dla łatwiejszej charakterystyki elektrod. I tutaj widzimy, jak to wygląda. Jak mamy śmierć mózgową, brzmi to drastycznie, to jest prosta, płaska kreska. Głęboki sen, te fale są już takie bardziej widoczne. Faza REM snu, lekki sen, przebudzenie. Możemy zauważyć zupełnie inne jakby zagęszczenie fal. I tutaj to można powiedzieć, fale o wyższych częstotliwościach, jak gamma, mają przy odcinku, bo to jest odcinek tutaj jednosekundowy, znacznie większe zagęszczenie takich, że ja to tak ujmę kolokwialnie, wzgórków, niż fale beta, które również są u osoby aktywnej. Fale alfa to jest odprężenie, relaks, oczy zamknięte. Teta, delta. Delta jest obserwowana u małych dzieci, ewentualnie jest to sen głęboki. Widać, że są to takie wolniejsze rytmy. Im większe zagęszczenie, tym rytmy, można powiedzieć, że są szybsze, mają wyższą częstotliwość wyrażaną w hercach, im mniejsze, tym są to rytmy wolniejsze. EEG mierzymy za pomocą różnych elektrod. Te takie z kolcami to są tak zwane elektrody aktywne, natomiast w lewym i w prawym górnym rogu są to elektrody pasywne. Na czym to polega? Zazwyczaj, żeby była jak najniższa impedancja, czyli najwyższe przewodzenie między właśnie skórą a elektrodami, używamy różnych żeli, różnych kremów, pas. Nakładamy je na elektrody i to powoduje, że sygnał ma lepszą jakość. Natomiast jest to niewygodne do używania, często brudzące i coraz popularniejsze stają się tak zwane elektrody aktywne, które tak naprawdę nie wymagają stosowania żadnych jakichś nawilżaczy, środków czy czegokolwiek. I one często mają takie ząbki, tak jak te na górze, po środku i na dole. To są różne takie prototypy. Jeszcze one nie są aż tak bardzo popularne w użyciu, są w fazach testowych, ale można już kilka takich nabyć. I to jest najlepsze, że one są w większości teraz te nowoczesne stworzone jakby z takiego plastiku, który przewodzi prąd. Elektrody rozmieszczamy według takiego standardu, który się nazywa 10-20. Polega to na tym, że mierzymy odległość między tutaj takim zagłębieniem przenosie, a z tyłu mamy taką kostkę oraz między tutaj kością mastoidową i tam, gdzie by nam się te kreski skrzyżowały, mamy punkt odniesienia centralny i potem wyliczamy odległości wynoszące między 10 a 20% i rozmieszczamy elektrody. Układ ten jest stosowany na całym świecie, są jego różne modyfikacje, 10, 10, 10,5 i każda z tych liczb to są po prostu wartości procentowe tych odległości tutaj. Tu po lewej i po prawej widzimy, jak to wygląda. Do czego służą nam interfejsy mózg-komputer? Po co one są nam potrzebne?
Tak jak już wspominałam wiele razy, one zapewniają osobom niepełnosprawnym komunikację. Pozwalają im sterować na urządzenia zewnętrzne. Chociaż nie dotyczy to tylko osób niepełnosprawnych, również osoby zdrowe. Przywracają częściowo choćby zdolności motoryczne. Zapewniają lepszą, łatwiejszą kontrolę nad urządzeniami takimi jak właśnie wózki inwalidzkie, pojazdy dla osób niepełnosprawnych. I są, można powiedzieć, że dodatkowym kanałem sterowania w grach komputerowych. Jest coraz więcej właśnie takich gier typu Mindset. Można kupić coraz więcej niedrogich urządzeń, dzięki którym można grać w różne popularne gry właśnie przy pomocy sygnałów mózgowych. Mogą też służyć do monitorowania uwagi kierowców dalekobieżnych czy pilotów statków powietrznych. Pozwalają nam sterować robotami, które pracują w bardzo takich niegościnnych dla człowieka miejscach, na przykład pod wodą, w ekstremalnym upale, zimnie. I pozwalają tym robotom jakby dłużej pracować, niż zrobiłby to człowiek. Tworzą pętle sprzężenia zwrotnego, aby zwiększyć korzyści płynące z niektórych metod terapeutycznych. Wspierają pracę pasywnych urządzeń do monitorowania funkcji, takich jak monitorowanie długoterminowych skutków zażywania narkotyków, ocena stanu psychicznego, fazy snu. I takie przykłady BCI tutaj są właśnie takie niedrogie sprzęty, jak Emotiv, OpenBCI, NeuroSky. To są urządzenia, które można kupić już od 100 do powiedzmy 500 dolarów i można w domu wykorzystywać je właśnie do grania w niektóre gry. Nawet chyba World of Warcraft, z tego co się orientuję, może być sterowany za pomocą właśnie myśli. Oczywiście to sterowanie nie jest tak efektywne jak przy pomocy myszki, ale algorytmy są coraz bardziej dopracowywane, a technika idzie do przodu, więc myślę, że jest to kwestia czasu, kiedy będziemy mogli po prostu za pomocą myśli sterować, grać w gry. Działalność naukowa w Politechnice Opolskiej. Tutaj właśnie mamy takie urządzenie też właśnie z grupy Emotiv Flexa. Elektrody niestety pasywne właśnie, gdzie mamy taki krem. I na przykład robimy badania, jak różne bodźce zewnętrzne, jak na przykład światło, działają na użytkownika. Robimy też badania, gdzie dajemy nie tylko wideo, czyli obrazowy stymulator, ale również dźwiękowy. Badamy, jak muzyka relaksacyjna, jak takie denerwujące dźwięki wpływają na człowieka. Staramy się to przeanalizować, zobaczyć, które części mózgu są stymulowane w danym czasie. Tutaj jest właśnie nasz obiekt w czepku. Mamy też taki system OpenBCI, który jest bardzo, ale to bardzo ciekawy i wiem, że to może brzmieć jak kryptoreklama. Jest to sprzęt, który, jeśli porównać jego zastosowania, kosztuje też w granicach 500 dolarów do sprzętów za 60 tysięcy dolarów, to podobieństwo sygnałów właśnie z tego OpenBCI, a na przykład z takiego droższego sprzętu wynosi 0,7. To jest naprawdę dużo przy takiej różnicy cenowej. Do tego mamy zestaw właśnie różnych elektrod, tu na zdjęciu są takie klasyczne, ale mamy właśnie cały zestaw, elektrody aktywne, elektrody pokryte srebrem, różne opcje i właśnie testujemy, jak działa. Wykorzystujemy go do różnych projektów. Na przykład mieliśmy grę 3D. Powstała z tego praca magisterska, która dostała właśnie nagrodę trzecią na konkursie SEPowskim i powstał z niej artykuł naukowy w czasopiśmie właśnie z indeksowanym w Scopusie i Web of Science, gdzie badaliśmy, jak gra horror przy użyciu oczywiście wirtualnej rzeczywistości wpływa na byłego żołnierza, który bywał na misjach w Afganistanie i jak na niego działają takie stresujące sytuacje, więc robimy tutaj różne właśnie tego typu ciekawe projekty. Jeśli chodzi o analizę EEG, no bo tak, już pokazałam, jak wyglądają te fale, opisałam wszystko, znaczy takie główne informacje na temat interfejsów mózg-komputer, no ale sygnały EEG są trudne. Dlaczego te systemy nie działają tak niezawodnie, jak na przykład rozpoznawanie mowy, albo sterowanie mięśniami, albo gałkami ocznymi? Dlaczego to EEG nie może tak wejść do tego naszego życia codziennego? Dlatego, że to są takie trochę dziwne sygnały. One są bardzo trudne w analizie. One mają bardzo niski zakres częstotliwości. Te 25-30 Hz to nie są ogromne wartości. Ba, my sami w sobie, jako ludzie, jesteśmy w stanie generować różnego rodzaju zakłócenia. Bo na przykład wyobrazimy sobie, że mamy ten czepek EEG i chcemy gdzieś pojechać ulicą Ozimską w Opolu, która jest ulicą ruchliwą. I tutaj klaksony, hałas z zewnątrz, to są dużo wyższe częstotliwości niż fal mózgowych. One zaraz je przewyższają. No ale załóżmy, że próbujemy robić eksperymenty w takim cichym, spokojnym pokoju, gdzie jesteśmy wygłuszeni. Ale pamiętajmy, oddychamy, ruszamy oczami, poruszamy mięśniami. Jest nasze serce, gdzie w ogóle nasze sygnały biologiczne typu EKG, one już są wyższe i już mają, już znacznie przewyższają te wartości, które mają te sygnały EEG i je zagłuszają. To widać, kiedy się je rejestruje. Co wtedy zrobić? Musimy jakoś usunąć. Tylko jak usunąć pewne rzeczy mądrze, tak,
aby nie usunąć tego, co jest istotne. Bo tak naprawdę przy sygnałach myślowych ciężko nam jest stwierdzić, które składowe są dla nas ważne. I wtedy mamy różne takie potencjały, potencjały wywołane, potencjały związane z wydarzeniem. Tutaj musimy użyć różnych właśnie filtrów. Często myślimy o jakimś zdarzeniu, chcemy je zrobić. To są na przykład takim przykładem jest zastosowanie potencjału P300. To jest taka jakaś stereotypowa reakcja na jakiś bodziec i ona występuje około 300 milisekund po tym wydarzeniu. No ale żeby przeanalizować, sprawdzić. Tutaj mamy analizę EEG, taki wykres, gdzie na czerwono jest zaznaczone, że coś się dzieje. I tu możemy powiedzieć, że ta analiza czasowo-częstotliwościowo pokazuje nam, jakie częstotliwości dominują w jakim czasie. Czy one dotyczą jednej elektrody, czy większej ilości. Czy ten sygnał trzeba uśrednić, czy nie. Czy może trzeba jakieś wartości odfiltrować, a jeśli jak, to jakie filtry użyć. A może ten filtr odfiltruje za dużo, czyli wtedy coś stracimy. To jest bardzo, bardzo taka trudna sprawa. No i jak już mówiłam, mamy te zakłócenia. Morganie, ruchy gałych ocznych. Czasami coś robimy, jakoś dekoncentracja, coś robimy tak nawet bez zaplanowania, powstają właśnie zakłócenia. Czasami jest też zmiana impedancji, czyli tej przewodności, tej styczności elektrody ze skórą. Możemy mieć wysuszony żel do elektrod z tych przewodów, słabe uziemienie. Mamy taki sygnał wtedy widoczny 50-60 Hz w zależności od kraju, w którym robimy badania. Więc trzeba to po prostu często albo wykonać ręcznie, albo użyć różnych zaawansowanych metod matematycznych. Tu mamy pokazane w lewym górnym rogu mamy surowy sygnał, właśnie reakcja na te bodźce. Widzimy, że około 10 Hz tych fal alfa, które są przy jakimś właśnie takim, może być ruchu wyobrażonym, czymkolwiek, widzimy, coś się dzieje i przy tych takich wyższych częstotliwościach, fal beta. I przy użyciu różnych filtrów, na przykład zwykły filtr wykładający 15 w środku po lewej, wyrzucił nam praktycznie wszystko, co się dzieje na częstotliwościach w okolicach 30 Hz, 35. Nie wiemy, czy to były dobre częstotliwości, czy to wyrzucenie było pożądane. Użyliśmy innych filtrów, typu Sawicki, Golej, uśredniający. I każdy z tych filtrów ucina pewne rzeczy. To są filtry akurat takie specyficzne, bo tam nie wycinamy żądanych częstotliwości, jak w filtrach górno-dolno-przepustowych czy pasmowych. Tutaj wygładzamy sygnał, ale widać, że on też wpływa pomimo wygładzania na częstotliwość. I tutaj trzeba wtedy użyć tak zwanego oka eksperckiego lub jakichś metod typu logika rozmyta sieci neuronowych, żeby stwierdzić, czy dobrą podjęliśmy decyzję, czy nie. To takie przykłady. Dziękuję Państwu Wam za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, ktoś byłby zainteresowany, chciałby porozmawiać, wziąć udział w jakimś naszym przedsięwzięciu, zobaczyć nasz sprzęt, to zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu e-mailowego. Dziękuję.